Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Juliusza, który pisze do nas. Czy 17-latek może pojechać za granicę z dowodem wyrobionym, jak był małym dzieckiem? Dowód jest co prawda ważny, ale on już nie przypomina za bardzo siebie na zdjęciu. Można jechać, czy gdzieś na granicy mogą być kłopoty? Panie Juliuszu, w zasadzie sam pan sobie odpowiada na zadane pytanie. Jeżeli chodzi o dokumenty tożsamości, tak? W sytuacji, w której dokument jest ważny, natomiast zmieniły się jakieś cechy umożliwiające identyfikację tą osobę, są przesłanki do tego, żeby wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego. I nasze przepisy w Polsce takie zasady również wprowadzają, tak? W przypadku zmiany wizerunku twarzy dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza, wówczas niezwłocznie powinniśmy taki dowód wymienić na nowy. Tak? No więc tutaj mamy taką sytuację, że po prostu osoba jest starsza, nie przypomina siebie ze zdjęcia i może to uniemożliwić lub utrudnić identyfikację. I tak jak w wielu urzędach w Polsce prawdopodobnie taki dokument mógłby być uznany za ważny, tak, ponieważ ma datę ważności i mówiąc kolokwialnie, urzędnik mógłby dokonać identyfikacji, tak, chociażby jeszcze przy okazji jakiegoś innego dokumentu, porównując dane rejestracyjne osoby, czy numer PESEL, tak, czy jakieś inne dane identyfikacyjne, tak, przekraczając granicę, prawdopodobnie nie będziemy mogli posłużyć się innym dokumentem w celu dodatkowej identyfikacji, tak? No chyba, że mamy paszport, w którym jest aktualna fotografia i aktualne dane posiadacza. Wówczas no, nie będzie problemu z przekroczeniem granicy, a nawet będzie to dokument, który nas uprawni do przekroczenia granicy w większej liczbie państw niż dowód osobisty, tak? No ponieważ dowód osobisty uprawnia do przekroczenia państw na terenie Unii Europejskiej, czy też strefy europejskiej gospodarczej, tak, czy też w państw, które podpisały umowę z Unią Europejską, są w strefie Schengen i tak dalej, tak? To jest ograniczone do liczby tych państw, które takie przepisy czy umowy międzynarodowe posiadają. Natomiast jeżeli chodzi o dowód osobisty, to sugerowałbym złożenie wniosku o nowy dowód, tak, wraz z aktualną fotografią, która umożliwia bezproblemową identyfikację posiadacza dokumentu. I wówczas no, nie powinniśmy mieć żadnego problemu z przekroczeniem granicy, tak? Ponieważ no, nie możemy wykluczyć sytuacji, że próbując przekroczyć granicę z tym dowodem osobistym, będą Państwo przez jakimś przejściu granicznym zatrzymani, tak? Taki urzędnik może nie mieć możliwości zidentyfikowania posiadacza ze względu na starą fotografię, a nie przyjąć żadnego innego dodatkowego dokumentu, tak? Więc sugerowałbym wymianę dowodu, ewentualne wyrobienie paszportu, tak, w zależności od tego, gdzie Państwo się udają za granicę, może to być też kwestia, która tutaj pomoże przekroczeniu granicy. No chyba, że ten paszport jest aktualny z aktualnym zdjęciem, wówczas to nie ma problemu, po prostu zamiast dowodu można się nim posługiwać i taką granicę przekraczać. Też w tych krajach, gdzie wymagany jest w zasadzie tylko dowód, tam też paszport może ten dowód zastąpić. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą tematykę. Taki obowiązek wynika z przepisów. Tutaj nie ma określonego terminu, jest sformułowanie niezwłocznie, tak? Więc powinniśmy się tym zająć w niezwłocznie, jeżeli faktycznie taka sytuacja zachodzi, tak? Zmiana wizerunku twarzy. W przypadku dzieci jest to dużo, dużo częstsze. Może dzieci dorastają, tak, ten wizerunek się zmienia, niż w przypadku osób dorosłych, więc też jeżeli dowód był wyrobiony we wczesnych latach życia dziecka, w zależności od tego, kiedy on był wyrobiony, on ma określoną ważność obecnie, no ale jeżeli jest to dowód wyrobiony w wieku 12 lat, on ma ważność 10 lat, no to w zasadzie do 22 roku życia teoretycznie ta osoba mogłaby się tym dowodem posługiwać, ale wizerunek od 12 roku życia do 22 roku życia się oczywiście zmienia i może uniemożliwić identyfikację posiadacza, dlatego wtedy niezwłocznie powinniśmy wystosować wniosek o nowy dowód osobisty. Jeżeli by było jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.